Zostawił zadatek ducha. Nauczanie domowe. 13 czerwca. Drugi list do Koryntian, rozdział 1, wersety od 18 do 22. Bracia, Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Syn Boży, Chrystus Jezus, ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był tak i nie. Lecz dokonało się w nim tak. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie w nim są tak. Dlatego też przez niego wypowiada się nasze amen, Bogu na chwałę. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych. Jezus wypełnia obietnice, a my na te obietnice odpowiadamy. Odpowiadamy dzięki Duchowi Świętemu. Odpowiadamy uchwyceniem się tego wszystkiego, co Jezus nam zostawił i co obiecuje. I przyjrzyjmy się więc temu działaniu Ducha Pocieszyciela w nas. Działaniu Ducha Pocieszyciela we mnie, po to, żebym ja odpowiedział na te obietnice Boże. Co Duch Święty robi w związku z tym? Cztery tu są czynności wymienione. Umacnia, namaszcza, pieczętuje i inwestuje. Po pierwsze, umacnia. Dodaje sił. Uzdalnia do wykonywania jakiegoś działania. Umocnienie to też podniesienie człowieka, postawienie go na równe nogi. I mały detal, który tutaj Paweł podkreśla, to umocnienie jest we wspólnocie. Jeżeli mówimy o umocnieniu Duchem Świętym dla realizacji obietnic Bożych, to jest we wspólnocie. Wespół z wami. W Chrystusie jasno określone to razem z siostrami i braćmi, którzy są wierzący. Tu jest to umocnienie ducha. Po drugie, Duch Pocieszyciel namaszcza. Namaszczenie oznacza godność, oznacza wartość czyjąć, rozumienie siebie, rozumienie swojego powołania, rozumienie swojej mocy do tego. I po drugie, namaszczenie dawało nietykalność. Ta wyjątkowość pozwalała czuć się bezpiecznym. Nietykalność, ponieważ ktoś namaszczony olejem był taki, że się wyślizgiwał przeciwnikowi. Nie mógł go przeciwnik złapać. To namaszczenie to godność i bezpieczeństwo twoje. Po trzecie, duch pieczętuje. Pieczęć oznacza przynależność do Królestwa Ducha. Ty wiesz, kim jesteś. Ty wiesz, gdzie należysz. Ty wiesz, jakie jest to terytorium, jakie jest to bogactwo, jaki jest ten zakres możliwości działania, bo masz tę pieczęć. Pieczęć jest też niezatartym znakiem obecności. Obecności ducha w tobie. Dlatego mówimy, że jesteśmy zapieczętowani, opieczętowani. Ja jestem świadkiem. Ja jestem jak list, który został przybity pieczęcią po to, żeby wszyscy mogli czytać ten list, że jest autentyczny, że jest duchowy, że jest przesłaniem dobrej nowiny od tego, który jest pocieszycielem. To jest to opieczętowanie w tobie. I w końcu inwestuje. Tu jest taki wyraz zadatek. To wstępna wpłata. Bóg przez Ducha Świętego zainwestował w ciebie. Powiedział, warto w niego włożyć, warto mu dać tę sumę, to bogactwo, tę zaliczkę, aby on mógł tutaj być kimś, kto działa, jest przedsiębiorczy. To zachęca do przełamywania bierności. Ja mam środki, ja mam ten zadatek ducha w sobie. Już zaczynam działać. Już widzę budzące się we mnie dary, charyzmaty, możliwości, natchnienia. Chcę tego.
Ja już mam ten zadatek, mam tę zaliczkę i działam, bo będzie więcej, bo będzie mocniej, bo będzie bardziej z obecnością tego, który tę zaliczkę już dał. Zadanie dla Ciebie na dziś. Na nowo przyjmij te działania Ducha Pocieszyciela. Umocnienie, namaszczenie, pieczętowanie i inwestycje. Niech Ci błogosławi Bóg obietnic, Ojciec, Syn i Duch Święty.